moment zero to był taki moment, gdzie pewna pani w czasie zabawy zabraliśmy naszego Maxa, syna, na taki plac zabaw jakby i przyszła do nas i zapytała, czy nie uważamy, że Max ma autyzm. To był moment zero, w zasadzie minus jeden wręcz. Byliśmy zdewastowani, bo zostało nam to powiedziane dosyć gwałtownie, dosyć, no nie spodziewaliśmy się tego i to było powiedziane przez osobę, która nie jest A, ani terapeutą B, ani nie ma wspólnego nic z pracą z dziećmi. Przyszedł czas na diagnozę w końcu, na pójście do lekarza rodzinnego, który nas skierował do odpowiednie miejsce i to był ten moment taki zero, gdzie mieliśmy diagnozę i Max jest autystą i od tego czasu wszystko się zmieniło. W momencie, kiedy pojawił się ten autyzm, zatrzymałem się i chciałem przewartościować swoje życie i spojrzeć na nie z innej strony. Spojrzałem na siebie z boku i zapytałem siebie, czego ja bym chciał, co bym chciał robić w życiu. Zrozumiałem, że chciałbym pomóc mojemu synowi, że to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Zdecydowałem się pójść na studia w Edynburgu, na Edinburgh College, gdzie zacząłem studiować pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. I tak się potoczyło. Zacząłem dostawać oferty pracy właśnie, zacząłem wyszukiwać też oferty pracy z autystami. Na początku pracowałem z autystami. Chciałem wejść w ten zawód i uczyłem się o tym, jak być pedagogiem, jak rozumieć dzieci. I stało się to w pewnym momencie moją pasją. To był taki rodzaj zrzucania moich emocji, które się pojawiły w związku z autyzmem i z tą całą drogą w autyzmie. Zacząłem pisać bloga. Dostałem wiadomości na blogu, że z podziękowaniami, że fajnie, że ktoś o tym pisze, o swoich emocjach, bo wielu rodziców to też przeżywa. Z czasem pomyślałem, że można by było coś, spisać to wszystko w jakimś formacie i tak to się stało. Wydawnictwo Harmonia wraz z właścicielem, prezesem, panem Józefem Częścikiem zdecydowała się na to, żeby tą książkę wydać. Mamy książkę. Pracuję w szkole specjalnej w Edynburgu i nie wyobrażam sobie, żeby miał robić coś innego, bo to jest fantastyczna praca i chciałbym być ambasadorem autyzmu, oprócz tego poza pracą zawodową.